Anna siedziała przy kuchennym stole, popijając herbatę i czekając na powrót męża. Zegar na ścianie wybijał właśnie 10 wieczorem. Dzień był spokojny, dzieci spały już w swoich pokojach. W domu panowała cisza, jedynie odgłos tykającego zegara przypominał o upływającym czasie. Światło lampki nocnej tworzyło przytulną atmosferę, ale Anna nie mogła się skupić na czytaniu książki, którą miała przed sobą. Myśli wciąż krążyły wokół Marka, który ostatnio wracał coraz później z pracy. Wiedziała, że ma dużo obowiązków, ale coś w jego zachowaniu wydawało się jej dziwne. Nagle usłyszała dźwięk otwierających się drzwi wejściowych. W końcu wrócił, pomyślała, uśmiechając się delikatnie. Ale zamiast znanego jej kroku męża, usłyszała stukot wysokich obcasów. W jej oczach pojawił się cień niepewności. Kto mógł przyjść o tej porze? Wstała i ruszyła w stronę przedpokoju, gdzie zamarła w drzwiach. Przed nią stała wysoka, atrakcyjna kobieta, ubrana w elegancką, czerwoną suknię. Jej długie, lśniące włosy były perfekcyjnie ułożone, a na twarzy miała makijaż podkreślający jej urodę. Anna czuła, jak serce zaczyna jej bić coraz szybciej. W głowie miała milion pytań, ale jedno wybrzmiewało najgłośniej: kim jesteś? Kim jesteś i co tu robisz? Zapytała drżącym głosem Anna, starając się zachować spokój. Jej oczy wędrowały po sylwetce nieznajomej, szukając jakiejś wskazówki, która mogłaby wyjaśnić tę niespodziewaną wizytę. Kobieta uśmiechnęła się ironicznie i poprawiła włosy. Jestem Lena. Kochanka twojego męża, odpowiedziała bez cienia wahania, a jej ton był pełen pewności siebie, jakby była przyzwyczajona do szokowania innych. Anna poczuła, jak świat jej się zawala. Nie mogła uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Z trudem zebrała myśli, które krążyły wokół zdrady i bólu. Co ty tutaj robisz? Zdołała wykrztusić, starając się nie załamać. Przyszłam po swoje. Wkrótce ten dom będzie mój, a twój mąż będzie ze mną, powiedziała Lena, rozglądając się po wnętrzu z pewnością siebie. Każdy jej ruch świadczył o tym, że nie miała żadnych wyrzutów sumienia. Anna nie mogła dłużej stać bezczynnie. Musiała coś zrobić, ale na razie jej umysł był całkowicie zamrożony. Starała się zachować spokój, choć wewnętrznie kipiała ze złości i bólu. Wiedziała, że ta rozmowa jest tylko początkiem czegoś znacznie większego. Anna siedziała na kanapie w salonie, wpatrując się w pustą ścianę przed sobą. Myśli kłębiły się w jej głowie, a serce biło szybko. Lena kręciła się po domu, oglądając każdy zakątek, jakby oceniała swoje przyszłe posiadłości. Jej kroki były pewne, a spojrzenia pełne zadowolenia. Twój mąż naprawdę miał dobry gust, wybierając ten dom, stwierdziła Lena, przeglądając książki na półce. Jej palce sunęły po grzbietach książek, jakby z zaciekawieniem. Ale muszę przyznać, że to wszystko wymaga trochę odświeżenia. Może nowe kolory na ścianach? I te meble są takie staroświeckie. Anna poczuła gniew rosnący w jej piersi. Ta kobieta miała czelność przyjść do jej domu i mówić o zmianach, jakby to było już jej miejsce. Jednak musiała zachować spokój. Przynajmniej na razie. Jak długo trwa to, zaczęła, starając się kontrolować drżenie głosu. Jak długo trwa ta relacja? Lena spojrzała na nią z wyraźnym zadowoleniem. Już kilka miesięcy. Ale nie martw się, wkrótce będzie po wszystkim. Marek powiedział mi, że zamierza cię zostawić. Wiesz, on zasługuje na coś lepszego. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale zacięła zęby, żeby nie pokazać słabości. Musiała być silna, dla siebie i dla dzieci. W tej chwili poczuła, że jej życie, które wydawało się stabilne i bezpieczne, rozpada się na kawałki. Lena kontynuowała swój spacer po domu, jakby była na wystawie, podziwiając i oceniając. Anna patrzyła na nią z mieszanką niedowierzania i wściekłości. Czuła, że każda sekunda tej rozmowy pogłębia rany w jej sercu. Gdy Lena w końcu opuściła dom, Anna zamknęła drzwi za nią i opadła na krzesło w kuchni. Próbowała uspokoić oddech, ale serce nadal biło jej jak szalone. Jej umysł był pełen chaosu, próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Każda myśl, która przebiegała przez jej głowę, była jak igła wbijająca się w jej serce. Marek wrócił do domu późno w nocy, kiedy Anna wciąż siedziała na tym samym miejscu, pogrążona w myślach. Jego kroki były ciche,
ale dla niej brzmiały jak dźwięki bębna zwiastującego katastrofę. Co się stało? Zapytał Marek, widząc jej wyraz twarzy. Jego głos był pełen niepokoju, ale Anna zauważyła w nim także nutę winy. Była tu Lena, odpowiedziała Anna zimnym głosem. Twoja kochanka. Marek zbladł. Co ona tu robiła? Spytał nerwowo, a jego oczy uciekały przed jej spojrzeniem. Przyszła mi powiedzieć, że wkrótce ten dom będzie jej. Że mnie zostawiasz, odpowiedziała Anna, wstając. Czy to prawda, Marek? Czy naprawdę zamierzasz nas zostawić? Marek spuścił wzrok, nie mogąc znieść jej spojrzenia. Anna, to nie tak, zaczął, ale Anna przerwała mu ostro. Więc jak? Powiedz mi, Marek, jak to jest? Jej głos zaczął drżeć z emocji. Jak mogłeś mi to zrobić? Nam to zrobić? Marek próbował się bronić, ale każde jego słowo tylko pogarszało sytuację. Anna, przepraszam. To był błąd. Nie wiedziałem, co robię. Nie wiedziałeś, co robisz. Przerwała mu Anna, podnosząc głos. To nie jest coś, co się po prostu dzieje. To zdrada. Zdradziłeś mnie, zdradziłeś naszą rodzinę. Marek spuścił głowę, a jego ramiona opadły. Wiem. I żałuję. Ale proszę, pozwól mi to naprawić. Anna czuła, że jej serce pęka. Wiedziała, że muszą porozmawiać, ale nie była pewna, czy kiedykolwiek będzie w stanie mu wybaczyć. Tej nocy Anna nie mogła zasnąć. Przypominała sobie każdy moment spędzony z Markiem, każdą obietnicę, którą sobie składali. Czuła się zdradzona, oszukana, ale także zdeterminowana, by znaleźć sposób na przetrwanie tego koszmaru. Miała zamiar zemścić się na mężu za zdradę. Anna spędziła kolejne dni w milczeniu, starając się ukryć swoje emocje przed dziećmi. Wiedziała, że musi być silna, dla siebie i dla nich. Każdego ranka wstawała, przygotowywała śniadanie, odprowadzała dzieci do szkoły, a potem wracała do pustego domu, w którym czuła się jak w pułapce. Jej myśli były pełne gniewu i bólu. Wspomnienia rozmowy z Leną i wyznanie Marka nieustannie wracały, jakby ktoś przewijał w jej głowie film bez końca. Wiedziała, że nie może pozwolić, by Marek i Lena zniszczyli jej życie. Musiała działać, aby odzyskać kontrolę. Postanowiła zacząć od zbierania informacji o Lenie. Musiała wiedzieć wszystko, gdzie pracuje, gdzie mieszka, z kim się spotyka. Jej plan był prosty, zniszczyć Lenę tak, jak ona zniszczyła jej życie. Anna zaczęła od podstaw. Sprawdziła media społecznościowe Leni, które były pełne zdjęć z różnych imprez i spotkań. Każde zdjęcie, każdy post były jak kolejne kawałki układanki, które powoli układały się w całość. Zauważyła, że Lena pracuje w jednej z większych firm w mieście. Postanowiła tam pojechać i zobaczyć, jak wygląda jej codzienne życie. Wiedziała, że musi być ostrożna, ale była zdeterminowana. Anna codziennie wsiadała do samochodu i parkowała niedaleko biurowca, w którym pracowała Lena. Każdego ranka obserwowała, jak Lena wchodzi do budynku, ubrana w eleganckie stroje, z pewnością siebie. Widok jej uśmiechu, beztroskiego zachowania, sprawiał, że Anna czuła gniew, ale i rosnącą determinację. Wiedziała, że to tylko kwestia czasu, zanim znajdzie coś, co może wykorzystać przeciwko niej. Widziała, jak Lena wychodzi z pracy, spotyka się z koleżankami, a czasem także z Markiem. Każde ich spotkanie było dla niej jak cios w serce, ale tylko umacniało jej determinację. Kiedyś zobaczyła, jak Marek i Lena siedzą razem w kawiarni, śmiejąc się i rozmawiając. Widok ten sprawił, że poczuła się zdradzona na nowo, ale także upewnił ją w tym, że musi działać. Pewnego dnia, kiedy Lena wyszła z biura, Anna postanowiła pójść za nią. Śledziła ją aż do eleganckiej restauracji, gdzie Lena spotkała się z nieznajomym mężczyzną. Był to zapewne jej kolega z pracy, ale Anna zaczęła podejrzewać, że Lena może mieć więcej niż jednego kochanka. Obserwowała ich z ukrycia, zauważając, że ich zachowanie było zbyt intymne jak na zwykłych kolegów. Anna wiedziała, że musi zdobyć dowody na niewierność Leni. Skontaktowała się z prywatnym detektywem, który zgodził się pomóc jej w zbieraniu informacji. Detektyw, pan Kowalski, był doświadczonym specjalistą w swojej dziedzinie. Miał za sobą wiele spraw dotyczących zdrad i niewierności, dlatego Anna czuła, że jest w dobrych rękach.
Po kilku tygodniach pracy pan Kowalski dostarczył Annie pełne dossier na temat życia Leni. Był to zbiór zdjęć, notatek, raportów i nagrań. Okazało się, że Lena nie była wierna nawet swojemu nowemu ko. Miała romans z jednym z kolegów z pracy, a także z żonatym mężczyzną, który był jej szefem. Anna przeglądała dokumenty z rosnącym zdumieniem. Każda strona ujawniała nowe sekrety, nowe zdrady. Zdjęcia przedstawiały Lenę w różnych sytuacjach, w towarzystwie różnych mężczyzn. Były tam nagrania rozmów, które potwierdzały jej niewierność. Wiedziała, że te dowody są potężnym narzędziem, które może wykorzystać do zniszczenia Leni. Zrozumiała, że Lena jest osobą bez skrupułów, która nie waha się wykorzystywać innych dla własnych korzyści. To odkrycie tylko wzmocniło jej determinację. Anna wiedziała, że musi być ostrożna, ale jej plan zaczął nabierać kształtów. Była gotowa na kolejny krok, który zniszczy Lenę tak, jak ona zniszczyła jej życie. Anna czuła, że ma w ręku narzędzie, które może zniszczyć Lenę. Wiedziała, że musi być ostrożna, ale jej plan zaczął nabierać kształtów. Przygotowała się na długą walkę, wiedząc, że zemsta będzie słodka, ale wymaga cierpliwości i precyzyjnych działań. W jej oczach pojawił się błysk determinacji. Miała zamiar pokazać Lenie, że nikt nie może zniszczyć jej życia bezkarnie. Anna postanowiła zacząć od ujawnienia romansu Leni z jej szefem. Wiedziała, że jeśli to wyjdzie na jaw, Lena straci pracę i szacunek w firmie. Zebrała wszystkie dowody, zdjęcia, e-maile, nagrania rozmów. Miała wszystko, co potrzebne, aby zdemaskować Lenę. Zastanawiała się, jak najlepiej przekazać te informacje. Anonimowy list wydawał się najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Anna starannie zapakowała wszystkie dowody do koperty i napisała na niej adres żony szefa Leni. W liście szczegółowo opisała wszystkie zdrady i manipulacje Leni, dodając, że dowody są niepodważalne. Wysłała list, mając nadzieję, że żona szefa natychmiast zareaguje. Nie musiała długo czekać. Reakcja była natychmiastowa. Już następnego dnia żona szefa przyszła do biura, wywołując ogromną scenę. Krzyczała na Lenę, wytykając jej zdradę i upokorzenie, które musiała znosić. Pracownicy biura zebrali się wokół, słuchając z niedowierzaniem i szokiem. Lena została wezwana na rozmowę z szefem. W jego gabinecie atmosfera była napięta. Szef, z twarzą czerwoną ze złości, nie zamierzał ukrywać swojego oburzenia. Jak mogłaś? Wykrzyczał. Zdradziłaś mnie, moją rodzinę i firmę. Jesteś zwolniona w trybie natychmiastowym. Lena próbowała się bronić, ale dowody były niepodważalne. Została wyrzucona z pracy na oczach swoich współpracowników. Anna czuła satysfakcję, widząc, jak jej plan zaczyna przynosić efekty. Pierwszy krok w jej zemście zakończył się sukcesem. Anna nie zamierzała się zatrzymać. Wiedziała, że musi iść dalej. Następnym krokiem było ujawnienie podwójnego życia Leni jej znajomym i rodzinie. Przygotowała kolejne anonimowe listy, tym razem wysyłając je do wszystkich osób, które znały Lenę. Listy zawierały te same dowody, zdjęcia, e-maile, nagrania. Anna opisała w nich, jak Lena manipulowała ludźmi, jak zdradzała swoich partnerów i niszczyła rodziny. Wiedziała, że reakcje będą różne, ale była pewna, że większość ludzi odwróci się od niej. Reakcje były natychmiastowe. Przyjaciele i znajomi Leni zaczęli unikać jej, gdy prawda wyszła na jaw. Plotki rozeszły się szybko, a Lena stała się obiektem drwin i wytykania palcami. Wszyscy mówili o jej zdradach i manipulacjach, a jej życie zaczęło się rozpadać na jej oczach. Anna czuła, że sprawiedliwość została wymierzona. Marek również odczuł skutki działań Anny. Jego koledzy w pracy zaczęli unikać go, a on sam stał się obiektem drwin. Wiedział, że Anna nie zamierza się zatrzymać, ale czuł, że zasłużył na to, co się dzieje. Jego reputacja została zniszczona, a zaufanie, które kiedyś miał, zniknęło. Anna czuła satysfakcję, widząc, jak Lena i Marek płacą za swoje czyny. Wiedziała, że zemsta była słodka, ale nie zamierzała na tym poprzestać. Miała jeszcze jedno zadanie do wykonania. Anna wiedziała, że nadszedł czas na ostateczną konfrontację. Postanowiła zaprosić Lenę do swojego domu, tym razem na jej warunkach. Chciała, żeby Lena zobaczyła, co zrobiła i zrozumiała, że nie może niszczyć życia innych bez konsekwencji. Lena przyszła, nieświadoma, że Anna zna wszystkie jej sekrety.
Weszła do salonu z twarzą pełną pewności siebie, ale w jej oczach można było dostrzec cień niepokoju. Czego ode mnie chcesz? Zapytała Lena, wchodząc do salonu. Jej głos był zimny, ale Anna wyczuła w nim nutę niepewności. Chcę, żebyś zobaczyła, co zrobiłaś, odpowiedziała Anna, pokazując jej dasję z dowodami. To jest twoje życie. Kłamstwa, zdrady, manipulacje. Wszystko to zostało zniszczone, tak jak ty zniszczyłaś moje życie. Lena zbladła, widząc dowody. Wiedziała, że nie ma już nic do stracenia. Co teraz? Zapytała cicho, jej głos drżał z emocji. Teraz odejdziesz z mojego życia na zawsze, odpowiedziała Anna stanowczo. A Marek wróci do mnie i do dzieci, jeśli jeszcze mu na nas zależy. Jeśli nie, to on również zniknie z naszego życia. Zasłużyliście na to, co się dzieje. I nie zamierzam więcej znosić waszych kłamstw i manipulacji. Lena nie miała nic do powiedzenia. Wiedziała, że przegrała. Jej życie legło w gruzach, a jej reputacja została zniszczona. Wyszła z domu Anny z opuszczoną głową, wiedząc, że już nigdy nie wróci do dawnego życia. Anna patrzyła, jak Lena odchodzi, czując mieszankę ulgi i triumfu. Wiedziała, że zemsta była słodka, ale także, że teraz musi zacząć odbudowywać swoje życie. Była gotowa na nowy początek, bez kłamstw i zdrad. Czuła, że wreszcie odzyskała kontrolę nad swoim życiem i była gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Marek wrócił do domu tego samego wieczoru. Wiedział, że musi zmierzyć się z Anną i jej gniewem. Był gotów zrobić wszystko, by odzyskać jej zaufanie. Wchodząc do kuchni, gdzie Anna siedziała przy stole z kubkiem zimnej już herbaty, serce biło mu jak młot. Anna, przepraszam, powiedział cicho, starając się zapanować nad drżeniem w głosie. Wiem, że cię skrzywdziłem. Wiem, że nie zasługuję na twoje wybaczenie, ale proszę, daj mi szansę, by to naprawić. Anna spojrzała na niego zimno. Jej twarz była kamienna, oczy twarde. Marek, zrozum, że to nie jest tylko kwestia wybaczenia. Zniszczyłeś nasze życie. Zdradziłeś mnie w najgorszy możliwy sposób. Ale jeśli chcesz to naprawić, będziesz musiał udowodnić, że naprawdę ci na nas zależy. Marek przytaknął. Wiedział, że to będzie długi i trudny proces, ale był gotów walczyć o swoją rodzinę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to naprawić, Anna. Przysięgam. Anna i Marek zaczęli pracować nad odbudową swojego związku. Postanowili razem chodzić na terapię małżeńską. Sesje były intensywne, pełne łez, gniewu i bolesnych wyznań. Terapeuta pomógł im otworzyć się na siebie nawzajem i zrozumieć głębsze przyczyny ich problemów. Marek, musisz zrozumieć, że zdrada nie jest jedynie złamaniem zaufania, mówił terapeuta na jednej z sesji. To jest coś, co niszczy fundamenty związku. Anna musi zobaczyć, że jesteś gotów pracować nad sobą i waszym małżeństwem. Marek starał się na wszelkie możliwe sposoby. Spędzał więcej czasu z dziećmi, pomagał w domu, starał się być bardziej obecny w życiu rodziny. Wiedział, że musi odbudować zaufanie Anny krok po kroku. Anna z kolei próbowała dać mu szansę, choć każdego dnia walczyła ze swoim bólem i wątpliwościami. Lena zniknęła z ich życia. Jej reputacja została zrujnowana, a ona sama musiała zacząć od nowa w innym mieście. Anna czuła, że sprawiedliwość została wymierzona, ale wiedziała, że to nie koniec jej drogi. Wciąż miała przed sobą długą drogę do odzyskania spokoju i równowagi. W międzyczasie Marek musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań również w pracy. Jego koledzy traktowali go z dystansem, a on sam musiał pracować nad odbudową swojego wizerunku. Wiedział, że to, co się stało, zmieniło go na zawsze. Anna nie mogła zapomnieć o zdradzie Marka. Mimo że starał się naprawić swoje błędy, rana była zbyt głęboka. Czuła, że nigdy już mu w pełni nie zaufa. Jej serce było pełne bólu, który nie chciał odejść, niezależnie od tego, jak bardzo Marek się starał. Pewnego wieczoru, kiedy dzieci były już w łóżkach, Anna postanowiła podjąć ostateczną decyzję. Marek, musimy porozmawiać, powiedziała, siadając naprzeciwko niego przy kuchennym stole. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. O czym? Zapytał Marek, czując niepokój w jej głosie. Próbowałam, naprawdę próbowałam, zaczęła Anna, starając się utrzymać spokój.
ale nie potrafię ci wybaczyć. Ta zdrada zniszczyła coś we mnie, czego nie da się naprawić. Musimy się rozstać. Marek zbladł. Anna, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Zrobię wszystko. To nie ma sensu, Marek. Zasługujesz na szczęście, ale nie znajdziesz go tutaj. A ja muszę nauczyć się żyć na nowo, bez ciebie, przerwała mu Anna. Jej głos był pełen smutku, ale i determinacji. Ich rozstanie było bolesne, ale Anna wiedziała, że to była jedyna droga. Musiała odzyskać swoje życie i spokój ducha. Po rozwodzie Anna skupiła się na sobie i dzieciach, odnajdując powoli nową siłę i niezależność. Zaczęła uczęszczać na zajęcia jogi, które pomagały jej znaleźć wewnętrzny spokój. Zapisała się także na kursy rozwijające jej zainteresowania, co pozwoliło jej na nowo odkryć siebie. Życie toczyło się dalej, a Anna wiedziała, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, poradzi sobie ze wszystkim. Ostatecznie zdała sobie sprawę, że jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Odbudowała swoje życie na nowych, mocnych fundamentach, z dala od kłamstw i zdrad, gotowa stawić czoła przyszłości z podniesioną głową. Marek, mimo że stracił Annę, zrozumiał, że jego działania miały swoje konsekwencje. Wiedział, że musi pracować nad sobą, aby stać się lepszym człowiekiem, niezależnie od tego, czy Anna zdecyduje się mu kiedyś wybaczyć. Był wdzięczny za lekcje, jakie wyniósł z tej bolesnej historii i postanowił, że nigdy więcej nie popełni tych samych błędów. Dla Anny życie zaczęło się na nowo, a ona czuła, że jest gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Jej siła i determinacja stały się jej największym atutem, a nowo odnaleziona niezależność dawała jej poczucie spełnienia i spokoju.